Officer Jackson, my life is so sweet. Do you remember my love is so deep? I got the feeling, this is my fear. That will be madness, wish you were here. We are the people, the stars of the night. We got the power, celebrate the night. We are the people, shining so bright. Szanowanie wszystkim. Na początek kilka słów odnośnie ostatniego odcinka. Po pierwsze, problem z głosem w kilku filmikach. Miałem kilka akcji z tym programem, którego używam do montowania filmików, więc nie wiem, co było przyczyną. Parę razy mi się zawieszał ten program i musiałem go resetować. No nie wiem, tam jakiś błąd wyskakiwał. No, praktycznie trzy razy próbowałem, no i powiedziałem, że zostawię tak, jak jest, także przepraszam wszystkich za ten błąd w tych filmikach. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Po drugie, cały czas trwa zrzutka dla Łukasza. Ja to wrzucę ten link jeszcze raz pod tym filmikiem. Tam cały czas jest zbiórka dla Łukasza, który leży w śpiączce i prawdopodobnie te pieniążki, które zostaną zebrane, będą przeznaczone na jego rehabilitację. Także jakby ktoś tam chciał dorzucić coś, to bardzo, bardzo zapraszam i z góry dziękuję za okazane wsparcie. No i tutaj po trzecie chciałbym po prostu zaznaczyć, że ostatni odcinek został wyświetlony ponad tam 300 razy, więc jest to olbrzymi sukces, jeżeli chodzi o dla kanału, który dopiero powstał, i praktycznie nie liczyłem na to, że będzie taki odzew. No i tutaj patrzyłem na statystyki, to około 15 tysięcy razy był zamieszczany jako propozycja do filmików, do innych filmików na YouTube, także dziękuję za wasze tutaj oglądalność. Mam nadzieję, że będę tworzył jeszcze więcej ciekawych materiałów. Po pierwszej połowie meczu z Mołdawią było totalne rozluźnienie. Wchodzimy do szatni, tam już Polane Fernando nas wita, mówi: no to co panowie, 3 punkty nam dziś już można zapisać. Chłopaki już zaczęli oglądać biura podróży, gdzie na wczasy kto jedzie. Grzesiu Mielcarz tylko mówi: chłopaki, ale jeszcze druga połowa. Fernando go poklepał i mówi: Grzesiu, tego nawet oni nie spierdolą. Pocykaliśmy sobie jeszcze parę fotek, otworzyliśmy szampana i wyszliśmy na drugą połowę. Po meczu nikt nie mógł uwierzyć w to, co się odjebało. Wchodzimy do szatni, a tam Fernando najebany tylko twarz chował w rękach i mówił, że w coś tym nieboże wjebał, za jakie grzechy. No tutaj odnośnie rozmów przeprowadzanych na tym kanale, no w ostatnim odcinku był przykład Moniki, która w krótkich słowach się wypowiedziała na moje pytanie, które wcześniej zadałem. W tym odcinku usłyszycie kawałek rozmowy, którą przeprowadziłem z Piotrkiem. Piotrek mieszkał w Wexford i wrócił 2 lata temu, by otworzić swój biznes. No, biznes, jak się dowiecie, później jest tego typu, że prowadzi on działalność związaną z produkcją alkoholu. Więc Piotrek ma swoją rozlewnię whisky, produkuje swoje produkty, które zaczynają nosić sukces, więc w tym odcinku będzie kawałek rozmowy nagranej wczoraj, więc mam nadzieję, że więcej osób skusi się
na rozmowę, no i mam nadzieję, że spodoba się to oglądającym. No później jeszcze będzie w tym materiale kilka spraw bieżących oraz opis wydarzeń, które spotkały mnie w 2005 roku, mianowicie przyjazd do Wexford i poznanie tam fajnych ludzi. Również na zakończenie tego filmu będzie krótka relacja wideo z parku tutaj w pobliżu nas, Donelair Park. Byliśmy tam 2 tygodnie temu, ale nie zdążyłem więcej zdjęć porobić i nagrać filmików z tego powodu, że warunki atmosferyczne były takie, a nie inne, więc spotkała nas ulewa i musieliśmy wracać. Tym razem też był deszcz, ale po 20 minutach on przestał, więc udało nam się pospacerować, porobić parę zdjęć, filmików, więc zapraszam do oglądania tego materiału. No, zaczniemy najpierw od wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim weekendzie, w ostatnią sobotę. Mianowicie Marsz Pszczółek i Bączków w Dublinie. Czytamy na stronie Dublin Pride, więc czytamy tak. Jesteśmy organizacją społeczną non-profit, której celem jest podnoszenie świadomości na temat dyskryminacji w społeczeństwie osób LGBTQ+, whatever. Wspieranie naszej społeczności oraz promowanie integracji i równości dla wszystkich. Rok 2023 to seria rocznic ważnych wydarzeń w historii Pride i praw LGBTQ+, w Dublinie. To 50. rocznica pierwszej grupy LGBTQ, kurwa, nie mogę, w Dublinie, ruchu wyzwolenia seksualnego w Trinity College. Również 40. rocznica słynnego przemarszu do Fairview Park i pierwszej dublińskiej parady równości oraz 30. rocznica dekryminalizacji homoseksualizmu w Irlandii. No i czytamy dalej. Tutaj 1973 rok to jest 50. rocznica. Pierwsza grupa LGBT w Dublinie, The Sexual Liberation Movement, powstała w Trinity College, czyli cały ten syf zbiera się zawsze w uniwersytetach. Zorganizowała marsz w czerwcu 1974 roku, aby zaprotestować przeciwko ustawom kryminalizacyjnym homoseksualizm w Irlandii. Chociaż termin Pride nie został jeszcze spopularyzowany i minie kilka lat, zanim Dublin będzie miał zorganizowany ruch Pride, jest to powszechnie akceptowane jako pierwszy dubliński marsz dumy. Kurwa, dumy od czego? Pod koniec lat 70. Krajowa Federacja LGBT zaczęła organizować coroczny tydzień dumy w Dublinie, który obejmował imprezy w Hirschfield Center i piknik na Merrion Square. No dobra, tu mamy 1983 rok, 40. rocznica pierwszej parady równości właśnie tutaj w Dublinie. A chodziło tu o to, że jacyś kolesie zabili Declana Flynna, no i tutaj czytamy, że po uwolnieniu zabójców Declana Flynna oburzenie zarówno społeczności LGBTQ, jak i szerszego społeczeństwa doprowadziło do pierwszego protestu na dużą skalę, który odbył się 19 marca z Liberty Hall do Fairview Park. Później tego samego roku, w czerwcu, pierwsza dublińska parada równości przeszła ze Stephen's Green na O'Connell Street, czyli O'Connell Street to jest główna arteria właśnie w Dublinie, więc jak zwykle pszczółki i bączki przeszli w centrum miasta. Więc później, po 20 latach, w 1993 roku zorganizowanego aktywizmu, zarówno na poziomie oddolnym poprzez protesty, jak i na poziomie legislacyjnym w sprawie Norris Five Island, Irlandia ostatecznie zdekryminalizowała homoseksualizm, czyli bycie homosiem nie było już karane. A ustawa przeszła przez Dáil. Dáil to jest odpowiednik naszego rządu. Podczas Tygodnia Równości w tym roku. Od tego czasu Dublin Pride stał się jednym z największych i najpopularniejszych wydarzeń w kraju. No i 2023 rok. Chociaż w ciągu ostatnich 50 lat poczyniliśmy ogromne postępy i zasługujemy na świętowanie tych osiągnięć, nasz marsz trwa.
Irlandia zajmuje najgorsze miejsce w Unii Europejskiej i oby tak dalej, pod względem transseksualnej opieki zdrowotnej. Tutaj mamy jakąś tą mapę ILGA. ILGA Rainbow plasuje nas dopiero na 16 miejscu. W Europie wśród osób LGBTQ+, wiele dzieci, rodziców LGBTQ, pozostaje bez ochrony i uznania prawnego, a przemoc wobec osób LGBTQ nasiliła się w ostatnich latach. Poza Irlandią, w 67 krajach homoseksualizm jest nadal penalizowany, w 11 krajach grozi za niego kara śmierci, a w wielu krajach obserwujemy ostatnio regres w zakresie naszych praw, w zakresie naszych praw i bezpieczeństwa. No a tak, tutaj w Dublinie wyglądał przemarsz tych pszczółek i bączków, także zobaczcie sobie, ocencie sami. Ja tu się nie będę wypowiadać, bo jeszcze zostanę bana, a dopiero zaczynam swoją przygodę tutaj na tym kanale. They show up and show out every year, but this one is extra special. It's 40 years since a somber gay rights protest to Fairview that has grown into this. A colourful takeover of the capital for Dublin Pride. And it's not the only anniversary being marked. Today's Pride Parade comes 30 years after homosexuality was decriminalised in Ireland. Three decades on, those in the LGBT community still battle against hate and stigma. This is my 30th consecutive Pride Parade. I started in 1993 when decriminalisation happened, and now to the fabulousness of where Ireland is. We're celebrating, but we're yet protesting. Pride will never stop being a protest as long as it lives. But even though we've got all these brilliant things like the Marriage Equality Act and the Gender Recognition Act, there's a lot to do and a long way to go. For people in places like Russia, for people in places like the US, we march today representing everybody who isn't out yet and everybody who wishes they could but can't. Today is also a chance for those who aren't part of the LGBT community to show their support and solidarity. I'm thinking of my son Anthony, and I'm so proud, proud of him. We're their mothers, fathers, brothers, sisters, cousins, co-workers. We're everywhere, and all we want to do is to just be allowed to live our lives and love each other. 50 years after the sexual liberation movement first formed, this is a moment for the LGBT community to do three things. Remember, protest, celebrate. Hannah Murphy, Virgin Media News. No, tymczasem po drugiej stronie oceanu, w Kanadzie, jesteśmy właśnie świadkami wyjątkowego i dziwnego, znaczy dziwnego, no, dziwnego dla lewaków zjawiska. Mianowicie muzułmanie na zachodzie stają na czele ruchu społecznego, który wykracza poza jakąkolwiek wiarę czy pochodzenie etniczne. I teraz tutaj dla tych, którzy śledzą wiadomości, protesty prowadzone przez rodziców wybuchły w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przeciwko radom szkolnym, które chcą uczyć dzieci w wieku szkolnym treści o akceptowalności stylu życia LGBTQ.
Chociaż zaangażowani są rodzice wszystkich grup etnicznych i wyznań, rodzice muzułmańscy odgrywają główną rolę we wszystkich tych przypadkach, zarówno jako organizatorzy, jak i protestujący, a ich bardzo widoczna obecność wywołuje falę w mediach społecznościowych. Więc tutaj czytamy dalej, że obawy rodziców są zrozumiałe, na przykład Maryland, okręg szkolny zatwierdził książki, które omawiają homoseksualizm i transpłciowość jako normalną rzeczywistość dla dzieci w wieku 3 lat. Od 3 lat już można indoktrynować dzieciaczki, które nie mają żadnego pojęcia o niczym, o świecie. Oni powinny się bawić. No i tutaj czytamy dalej, że to sponsorowana przez państwo ideologiczna indoktrynacja małych dzieci, które ledwo potrafią formułować pewne zdania. No, dokładnie o tym samym powiedziałem. A tym bardziej krytycznie myśleć. Więc tutaj rodzice mają nadany przez Boga obowiązek i prawo do udzielania swoim dzieciom pouczeń i wskazówek moralnych. Czyli kompletnie się z tym zgadzam, że do rodziców należy wychowanie dziecka i żadna szkoła, żadne przedszkole, żaden koleś, który jest psychicznie zryty, nie ma prawa nauczać się jakichkolwiek zasad moralności, bo do tego są rodzice i od tego są rodzice, od tego mają być tylko i wyłącznie rodzice, a szkoły mają nauczać. To jest moje zdanie, ja też się z tym zgadzam. No i tutaj czytamy dalej, że obejmuje to prawo rodziców, czyli to, co powiedziałem, i ich dzieci do odrzucenia ideologii sprzecznych z ich przekonaniami, więc nikt nie będzie, czy jesteś katolikiem, czy chrześcijaninem biblijnym, czy ateistą, czy jakikolwiek jakakolwiek indoktrynacja w szkole nie powinna mieć miejsca. Tutaj właśnie w Irlandii jeszcze nie spotkałem się, bo tutaj mój młody chodzi do szkoły, ale nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ktoś tam wyjeżdżał z LGBT, bo na pewno bym się nie zgodził na to, żeby mój syn uczestniczył w takich zajęciach, więc na razie to jest cisza. Nie wiem jak w większych miastach, ale mój syn chodzi tutaj do na wieś praktycznie, do szkoły, tam 400 uczniów chyba chodzi bodajże, ale nie widziałem żadnych tęczowych flag, żadnych takich rzeczy, więc mi się wydaje, że w tych dużych miastach są szkoły, które wprowadzają tą indoktrynację na siłę. Więc czytam tutaj dalej, że jednak rzekomo świeckie instytucje, takie jak szkoły publiczne, obecnie narzucają uczniom akceptację i afirmację ideologii LGBTQ, czasami z groźbą, że jeżeli odmówią, nie należą do swojego kraju, jak jeden z nauczycieli w Edmonton w Kanadzie powiedział niedawno muzułmańskiemu studentowi, więc jako muzułmanie nie chcemy być zmuszani do wiary w coś, co nasza wiara kategorycznie potępia. I to jest właśnie stanowisko, to nie jest stanowisko polityczne, jest to zasada moralna i wydaje mi się, że każdy, kto ma takie podejście moralne, powinien stanąć okoniem i powiedzieć sorry, no nie, ale powinniście traktować to jako indoktrynację, tak? No i tutaj niedawno oświadczenie, które pomagają sporządzić zatytułowane Pokonywanie różnic, wyjaśnianie etyki seksualnej i płciowej w islamie, zostało podpisane i zatwierdzone przez ponad 300 islamskich uczonych i kaznodziejów z Ameryki Północnej. W tym dokumencie wyraźnie i jasno przedstawiamy niepodlegające negocjacjom normatywne stanowisko islamu w sprawie seksualności i etyki płci. Wierzymy, że to oświadczenie pozwoli muzułmańskim rodzicom, nauczycielom, studentom i profesjonalistom ustanowić ich prawo do posiadania swoich poglądów religijnych bez obawy przed represjami prawnymi. Zbyt często ci, którzy chcą żyć zgodnie z głównym nurtem moralności opartej na rodzinie, są oskarżani o bigoterię i homofobię. Dokładnie to samo jest z katolikami i chrześcijanami. Jeśli omawiają poparcia wydarzeń LGBTQ, wielu cierpi z powodu społecznych reperkusji związanych z takimi przekonaniami. Co gorsza, oczekuje się, że dzieci będą uczestniczyć w wydarzeniach, na których prezentowane są pogardy drag show i inne działania uważane przez wielu ludzi wierzących za niemoralne. To doświadczenie ma być punktem odniesienia, aby pokazać radom szkolnym i pracodawcom, dlaczego muzułmanie powinni być zwolnieni z działań sprzecznych z naszymi ideałami religijnymi.
I tutaj wam pokażę filmiki z tych starć, znaczy starć z tych demonstracji właśnie w Kanadzie przeciwko właśnie tym bączkom i pszczółkom, więc tu można sobie zobaczyć to dokładnie na tym filmiku. Czyli wychodzi na to, że lewacki zachodni świat praktycznie sam się zaora, bo jeszcze kilka lat i będą po prostu czystki. Wydaje mi się, że to może również spotkać tutaj w Irlandii, bo w tej chwili jest bardzo duży napływ imigrantów o backgroundzie właśnie islamskim i co by nie patrzeć, rodziny właśnie tutaj w Irlandii mają po dwójkę, trójkę dzieci, a rodziny muzułmańskie już 5, 4, 5, 6. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia dekady, kiedy do głosu naprawdę dojdą muzułmanie i uratują tutaj ten kraj przed demoralizacją. No takie są po prostu fakty. No i niestety lewaki po raz kolejny sami się zaorali. No. A co do osób LGBTQ, ja osobiście powiem z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, pracowałem z wieloma i powiem tak, wspólnym mianownikiem jest ich wielka pracowitość. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, są bardzo dokładni, starają się być dobrymi pracownikami. Naprawdę nie spotkałem jeszcze osoby homo, która by nie zapierniczała w pracy. No ale z drugiej strony oni mają tylko kolory białe i czarne, nie mają nic po środku i albo idziesz tak, albo kończymy współpracę. I ja zauważyłem właśnie to, że oni potrafią iść po łebkach bezkompromisowo i osiągają bardzo wysokie stanowiska. Główne, patrząc tutaj jak ja pracowałem w hotelarstwie, to są menadżerami, głównie front office, HR oraz miałem kilku menadżerów, generalnych menadżerów, którzy naprawdę wykonywali robotę świetnie. Nie było narzucanej żadnej ideologii w pracy, tylko po prostu jak coś powiedziałeś, to miałeś przechlapane. Jeżeli coś powiedziałeś, że jesteś na przykład, że było widać, że jesteś homofobem, no to były tam jakieś, jak to mówiąc, jakieś ostrzeżenia, że nie możesz tak mówić. Ale tak, żeby
na siłę indoktrynowali, to nie było czegoś takiego. Ja po prostu no pracowałem w wielu hotelach i widziałem wielu właśnie ludzi o tych przekonaniach, no i nikt na siłę nikogo nie zmuszał do brania udziału w jakichkolwiek paradach. Ogólnie dziewczyny podchodziły do tego entuzjastycznie, kobiety, że fajnie, super tego. No, faceci to z reguły byli neutralni albo w ogóle się odcinali. No, zdarzały się sytuacje, tak jak moja koleżanka to opowiadała, pracuje w jednej korporacji i jak ten co roku ten cały miesiąc dumy się rozpoczyna, no to koleś, który pracuje w oficie tam gdzieś za biurkiem, ubiera spódniczkę, chodzi w szpilkach, wygląda jak idiota, no ale dla mnie to jest niepojęte, jak facet, który pracuje w korporacji, może nie wiem, pokazywać swoje oblicze właśnie jako osobę, która ma być, nie wiem, traktowana jakoś specjalnie. No nie wiem, jestem hetero i też chodzę z tym po ulicach, bo jestem hetero, no bez jaj, nie? No takie coś jeszcze kilka lat temu to można było iść do Wariatkowa, tam do pokoju, gdzie były miękkie ściany, więc nie uważam tego za coś normalnego, wręcz raczej jako ohydne i godne obserwacji medycznej. Także takie jest moje zdanie. Nie zmienię tego niestety. Jeżeli ktoś by nawet mnie tutaj koń mi zaciągnął, nie mam zamiaru się wycofywać ze swoich słów. No również w ostatnią niedzielę miał tragiczny w skutkach wypadek. To było w niedzielę o godzinie między pierwszą godziną po południu właśnie doszło do akcji ratunkowej przy jednej z plaż w Irlandii, tutaj właśnie w Cork, przy Ballycotton. No i tutaj Straż Przybrzeżna i funkcjonariusze gardy ruszyli na pomoc 30-kilkuletniej kobiecie, która zaczęła się topić w wodzie. No i tutaj z podanych informacji wynika, że kobieta ruszyła na ratunek 10-letniemu chłopcu, prawdopodobnie jej synowi, który został porwany przez szybki prąd i nie był w stanie wrócić do brzegu. No i kobiecie udało się przyciągnąć chłopca na skały, lecz sama wpadła w przypływ i została wciągnięta pod wodę. No i tutaj członkowie Straży Przybrzeżnej wyłowili ją z wody i przetransportowali na molo w Ballycotton, skąd zabrano ją helikopterem do szpitala w Cork. Mimo silnych starań zespołu medycznego nie udało się uratować jej życia. Funkcjonariusze gardy prowadzą dochodzenie w sprawie tego tragicznego zdarzenia. Chłopiec został zabrany ze skał przez helikopter Straży Przybrzeżnej z obrażeniami zagrażającymi życiu. Plażowiczów w Irlandii po raz kolejny ostrzega się przed prądami morskimi. W ostatnich tygodniach doszło już do kilku bardzo niebezpiecznych sytuacji, w których silne prądy wsteczne zniosły osoby w głąb morza. Więc tak, trzeba właśnie uważać tutaj na te wszystkie ostrzeżenia, które są wbite na tabliczkach, że uwaga, silne prądy. No, bardzo wiele jest takich przypadków. No i tym razem w tragicznych skutkach to właśnie Polka była. I tak się skończył jej właśnie chęć uratowania swojego syna najprawdopodobniej, która przypłaciła własnym życiem, więc tragedia. Tutaj mamy coś dla spiskowców. No i tutaj czytamy, że jest właśnie bardzo dużo przypadków zgłaszania UFO nad Irlandią. No i tutaj czytamy właśnie w artykule tutaj, że UFO w Irlandii, służby unikają tematu. No i tutaj w artykule czytamy, że jest według najnowszych danych Irlandia jest krajem o największej liczbie zgłoszonych niezidentyfikowanych obiektów latających.
Irlandia jest jednym z wiodących krajów w Europie, jeśli chodzi o świadków zgłaszających niezidentyfikowane obiekty latające. Do tej pory w irlandzkiej przestrzeni powietrznej zaobserwowano co najmniej 105 takich przypadków. Najwięcej w Europie. Wizyty trwały średnio 13 minut, a większość z nich została opisana przez świadków jako latające obiekty lub jako zbiór niewytłumaczalnych jasnych świateł widocznych wysoko na niebie. Światła te były koloru czerwonego, białego lub niebieskiego. Liczne niezidentyfikowane obiekty latające obserwowane są też we Francji, w Hiszpanii, jak wynika z danych przechowywanych przez US National UFO Reporting Center. Ostatnia obserwacja nietypowych obiektów na irlandzkim niebie miała miejsce w październiku ubiegłego roku w Dublinie. Niezidentyfikowane obiekty latające wskazują, tutaj właśnie czytamy, że dokumenty Freedom of Information wskazują, że Irlandia jest źle przygotowana do monitorowania niezidentyfikowanych obiektów latających lub dziwnych obserwacji na niebie. Ujawniono, że urzędnicy służby cywilnej nie byli w stanie zająć się obserwacją dokonaną we wrześniu 2019 roku w Kilcock, w hrabstwie Kildare, ponieważ nie mogli ustalić, do kogo należy ten obowiązek. Mieszkaniec Kilcock był zaniepokojony niewytłumaczalnymi światłami na nocnym niebie i skontaktował się z urzędnikami w Ministerstwie Transportu. Jednak urzędnicy nie byli w stanie poradzić sobie z tym problemem, nawet ustalić, kto zgodnie z procedurami powinien zająć się z tym zgłoszeniem. Z ujawnionych w prasie notatek wynika, że urzędnicy poszczególnych wydziałów Ministerstwa Transportu starali się przerzucić ten obowiązek na innych, czyli tak zwana psychologia. W dokumentach FOI ujawniono także, że w maju 2022 roku przedstawiciel sił obronnych poinformował, iż w ciągu ostatniej dekady nie było żadnych obserwacji UFO na irlandzkim niebie, czyli zdementowali te informacje o UFO. Pominięto przy tym zdarzenie z listopada 2018 roku, kiedy irlandzki urząd lotniczy badał doniesienia UFO u wybrzeży Kerry. UFO w przestrzeni powietrznej nad hrabstwem Kerry zaobserwował pilot samolotu British Airways lecącego z Montrealu do Heathrow. W maju 2022 roku irlandzki urząd lotniczy stwierdził, iż wnioski z dochodzenia w sprawie tej obserwacji były niejednoznaczne. Jeszcze odnośnie Ministerstwa Zdrowia, tutaj mają być bezpłatne usługi lekarza GP w Irlandii, no i tutaj jakieś zmiany, ma być zmiana przepisów. No i czytamy w artykule: Ministerstwo Zdrowia poinformowało o planie rozszerzenia bezpłatnych usług lekarza rodzinnego w Irlandii podczas ogłoszenia budżetu w 2023 roku. Tysiące pacjentów w Irlandii próbuje uzyskać szczegółowe informacje na temat rozszerzenia programu bezpłatnych usług lekarza GP. Lekarz GP to jest odpowiednik naszego lekarza rodzinnego, czyli idziesz do kliniki, rejestrujesz się u jednego lekarza i on otacza Ciebie wspaniałą opieką medyczną. Więc czytamy tutaj w artykule, że plan rozszerzenia usług dla prawie 500 000 mieszkańców został przedstawiony podczas ogłoszenia budżetu na 2023 rok. Rząd ogłosił wówczas, że osoby, które zarabiają 40 000 euro lub mniej, będą uprawnione do bezpłatnych wizyt lekarskich u lekarza rodzinnego od kwietnia tego roku. Czyli powinniśmy się leczyć z Afryki, a nie płacić za wizytę. Wizytę zasponsoruje nam rząd, czyli podatnicy. Jednak Ministerstwo Zdrowia wstrzymało się z realizacją planu, a jakżeby inaczej, z powodu sprzeciwu ze strony lekarzy rodzinnych, którzy obawiają się konsekwencji w postaci m.in. jeszcze większych opóźnień w dostępie do lekarza. Minister zdrowia Stephen Donnelly zapewnił wówczas, że w sprawie tej przeprowadzone zostaną konsultacje, na których ministerstwo przedstawi schemat wsparcia lekarzy podczas wdrażania rządowego planu restrukturyzacji opieki medycznej w Irlandii. Minister zobowiązał się do dostarczenia wystarczających zasobów poprzez m.in. sfinansowanie zatrudnienia większej liczby pielęgniarek w przychodniach. Karta GP, wizyt kart w Irlandii. To jest coś takiego, że
jest medical card, czyli medical card to jest taka karta jak gdyby dla osób, które mają niskie dochody i lub nie przekraczają pewnego dochodu finansowego i można używać tej karty w szpitalach, właśnie tutaj na wykup lekarstw, chyba płacisz euro 50 za lekarstwo, nieważne jak drogę. Na przykład by kosztowało 300 euro dla osoby, która nie posiada takiej karty, a ty płacisz euro 50 za uszu, tak? To jest coś takiego. No i tutaj oni wprowadzili taką kartę GP Visit Card, ona się nazywa, no i ona odpowiada tylko i wyłącznie za wizytę u lekarza rodzinnego. Normalnie opłata chyba jest 50 euro, a z tą kartą wchodzisz za friko, tak to wygląda. No i tutaj mimo wcześniejszych obietnic i zapewnień do tej pory nie podano żadnego nowego terminu zmiany progów dochodowych dla mieszkańców. Przedstawiciele HSC, czyli Ministerstwa Zdrowia, przyznali, że pomimo preferencji ministra program nie został uruchomiony i nadal nie podano daty jego rozpoczęcia. Zapewnili jednak, że po oficjalnym wdrożeniu szczegóły będą rozpowszechniane w mediach, a wnioski będzie można składać w formie online. Poinformowano również, że osoby, które nie kwalifikują się w ramach obecnych progów, będą mogły ponownie złożyć wniosek o GP Visit Card za pośrednictwem My Medical Card Data i osoby oczekujące na wdrożenie nowych przepisów czują się rozczarowane, a jakżeby inaczej, zwłaszcza w kontekście wysokich kosztów życia w Irlandii. Minister Donnelly zaczyna odczuwać presję i zapewnia o gotowości do wprowadzenia nowych przepisów w jak najkrótszym terminie. No tutaj odnośnie opieki medycznej, opieki zdrowotnej, to jest temat naprawdę rzeka. Tu byśmy bardzo dużo negatywnych rzeczy zastali. No faktycznie jest naprawdę, naprawdę źle. Ja nie wyobrażam sobie, jeżeli w Polsce ludzie narzekają, no to jak oni by tu przyjechali, to oni by tu chyba wyszli z siebie, stanęli obok. Nie wiem, jak wygląda, jeżeli chodzi o prywatną służbę zdrowia, ale tutaj ta publiczna jest tragiczna. Nie daj Boże, coś mi się stanie, bo mamy wykupione prywatne ubezpieczenie medyczne i do tej pory na razie nic nam się nie stało, ale patrząc na te warunki tutaj, jak myśmy byli, mieliśmy parę razy sytuację, że musieliśmy do szpitala jechać, no to tam 8-10 godzin czasami musieliśmy czekać, żeby ktoś został przyjęty, bo w szpitalach właśnie na ostrym dyżurze tam cuda niewidy się działy. Także nie polecam iść do szpitala w weekend, to gwarantuję, że pobicia, mordy rozbite, nogi połamane, szczególnie u kobiet, które chodzą na tych szpilkach, nie wiedzą jak chodzić, nachleją się i później połamane nogi, skręcone kostki i naprawdę ciężko cokolwiek wbić się przed taką osobą, która wraca właśnie z nightclubu w karetce, no i trzeba ją zoperować, bo sobie nogę złamała, ma otwarte złamania albo jakiś inny przypadek, więc jeżeli ktoś narzeka na polską służbę zdrowia, no to zapraszam do Irlandii, przestanie narzekać. Przynajmniej tutaj, co ja tutaj zaobserwowałem, to naprawdę można książkę napisać. Chociaż zdarzały się przypadki, że człowiek został obsłużony dobrze i w miarę szybko i profesjonalnie, więc ale to naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć, bo w większości przypadków to jest paracetamol, Google. Pamiętam jak koleś, jakiś młody łepek, dopiero co skończył studia, on był na ostrym dyżurze, no i tam pobierał krew bez rękawiczek.
Później patrzę, on coś tam googluje, objawy i wygooglował coś tam i na śmiechu warto. No, żadnej diagnozy nikt nie mógł dać, bo sam nie wiedział dokładnie, o co chodzi, no i co. I zdarzają się takie przypadki, że właśnie lekarze nie mają żadnego pojęcia. I tyle można. Samemu można się wyleczyć, nie tracąc przy tym czasu, no ale no takie są realia. Także mam nadzieję, że zrobię jakiś jeszcze odcinek odnośnie służby zdrowia tutaj właśnie w Irlandii, bo naprawdę jest to opisywać, opowiadać. Dużo ludzi opisuje swoje przypadki beznadziejne, jak na przykład no myśmy nie mieli aż takich hardkorowych przypadków, ale na przykład mam kolesia, który podejrzewał u niego nowotwór jąder i poszedł dać do biopsji. Okazało się, że wyniki zostały zamienione, no i przekazano mu tą wiadomość, że ma raka jąder. No i on się załamał, ale po miesiącu, on w ogóle się wyłączył i po miesiącu przyszły wyniki dobre, potwierdzające, że nie ma nowotworu. No i nie wiem, jak to się tam skończyło, ale ja bym poszedł do sądu za postawienie złej diagnozy, bo to... No, przez miesiąc chłopak chodził jak zombiak. Nie? I takie pomyłki się zdarzają wszędzie praktycznie, ale no mówię, no nie jestem fanem irlandzkiej służby zdrowia, więc staram się tu jakoś leczyć samodzielnie. Naprawdę wydaje mi się, że człowiek zarabiający jakoś tam pieniądze powinien ubezpieczyć się samodzielnie i mieć tą możliwość prywatnego medycznego ubezpieczenia, bo tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, badań, które można, które finansuje to ubezpieczenie, więc wydaje mi się, że jest to dobra opcja dla tych wszystkich, którzy zmagają się z tą myślą i można naprawdę w krótszym terminie zrobić to wszystko, te wszystkie badania, posiadając właśnie to prywatne ubezpieczenie, więc wydaje mi się, że jest to dobra opcja. No a teraz tutaj króciutki kawałek rozmowy z Piotrkiem, właścicielem firmy produkującej whisky, i tutaj się go zapytałem, jak to wygląda sytuacja w Polsce, jeżeli chodzi o opłaty, te wszystkie skarbówki, ZUS-y, pierdoły. No i tutaj mamy odpowiedź, także zapraszam do wysłuchania. Po tym materiale będzie moje wspomnienia właśnie tu z Wexford, tam krótki opis tych wydarzeń, które mnie tam spotkały, także dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinka, a teraz zapraszam do wysłuchania moich tutaj wcześniej zapowiedzianych rzeczy. Dziwa z jednej strony, że ty dałeś się właśnie do Polski, kurde, bo mi się wydaje, że jakbyś tutaj w Irlandii coś otworzył, tam masz chyba 3 lata zwolnienia z podatku, nie? Coś takiego jest, no. No, Polsce zgadza jest dużo łatwiej, bo no. W Irlandii wystarczy, że idziesz do revenue i zgłaszasz, że będziesz robił produkował whisky czy tam jakiś inny alkohol. Oni ci dadzą podatki, co musisz spełnić, jakie warunki, jest to uproszczona. W Polsce 500-stronowe, musisz mieć skład podatkowy, dobry skład podatkowy, musisz mieć wszystkie odbiory sanitarne, pożarowe i wszystko, zabezpieczenie podatkowe, musisz mieć pozwolenie od ministra środowiska, pozwolenie od ministra rolnictwa i gospodarki, przydzielone wzorowanie z Urzędu Celno-Skarbowego. No to papierologii jest. Szok.
Kapitologii, chodzenia, proszenia się i wiesz, jeszcze zależy jakich masz celników, czy masz celników w miarę porządku, czy masz celników pojebów, którzy ci już będą a celnicy do... wszystko życie utrudniać. A celnicy do czego potrzebni? Celnicy? Tak. No, oczywiście nie możesz wyprodukować gramy alkoholu bez tego, oni muszą spisać wszystko, bo akcyza, nie? A, ma, tu muszę, tak, ja myślałem, że ty coś z zagranicy sprowadzasz. Ja myślałem, że ty z zagranicy coś sprowadzasz, że oni, że ale faktycznie akcyza jest potrzebna, Boże. Też coś sprowadzam w tej chwili whisky, no produkujemy już swoje, ale nasze dopiero będą wyjdą za 3-4 lata, nie? No tak. Produkujemy swoje, ale na razie sprowadzamy, nie? I leżakujemy w Polsce, ale dlatego musisz mieć wszystko, skarbówka musi ci, muszą cenić to zmarzyć, odebrać, co z tym dalej będziesz robił, czy to gdzieś rozlewasz, jak do beczek, to beczki muszą zapieczętować, no jest mnóstwo rzeczy. Aha, czyli mówisz, 2 lata już się w to bawisz. Well, how are you now? Here's a mighty movie spot for you. This was located in County Wexford and it's Kirk Low Beach. So, I fully understand. This place looks like it might be in the Maldives or something on a nice day. But, bit of a disclaimer now, weather may vary. Believe it or not, this long stretch of sandy beach that is popular for both locals and tourists actually featured in Saving Private Ryan as it doubled as Ohama Beach. The infamous scene of the D-Day landings cost about 11 million to shoot and had up to 1,000 extras involved, many of which who were Irish Army Reserves. But sure, 11 million in Wexford. Should that would nearly be 20 in Dublin money. Roger, honey, got the hammer to the floor. And if that's your 20, that's a big 10-4. But baby, I'm still coming back to you. Slip the clutch and the button, no stroke. I'm heading for the boat. Well, I never said goodbye to the woman this time, and I left for a note. Did you know this iconic scene in the movie Saving Private Ryan was filmed on the beaches of County Wexford? And the real Zorro was an Irish adventurer born in Wexford town during the 17th century. Here are some more interesting facts about County Wexford. The lighthouse at Hook Head is the world's oldest operating lighthouse, and down the road is Ireland's most haunted house, Loftus Hall. John F. Kennedy's great-grandfather was born in New Ross, County Wexford. In 1963, JFK visited his ancestral home and said, I'm glad to be here. It took 115 years to make this trip. My great-grandfather left here. If he hadn't left, I'd be working over at the Albatross Company. The town was established by the Vikings and then by the Normans, and the name, Wexford, evolved from the Scandinavian name meaning an inlet of flat mudlands. Wexford once had its own language called Yola, until it became extinct in the 19th century. The last remaining word in use today is the word, quare, which means very. We complain a lot about the Irish weather, but County Wexford can boast to be the sunniest county in the country.
Więc tak, 2005 rok to był rok, kiedy przyjechałem do Wexford. Wexford jest to miasto na południowym wschodzie. Region ten nazywa się Sunny Southeast, czyli słoneczny południowy wschód. Tak? Znane jest z tego, że odbywa się tam Wexford Opera Festival, jest to w październiku co roku, jest to tam taki festiwal operowy i tam przez tydzień bodajże są wystawiane opery. Wexford zamienia się wtedy w kulturalną, jak gdyby kulturalne miasteczko, można iść sobie do galerii, iść posłuchać jakiegoś koncertu. Praktycznie wszystkie hotele mają obłożenie stuprocentowe, w hotelach są wystawiane różne wernisaże, jakieś przedstawienia, również jakieś wystawy. Także Wexford w tym czasie, jeżeli ktoś lubi sztukę, muzykę jakąś, nie wiem, opery, teatry, to zapraszam w tym okresie. Bardzo warto i bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Znalazłem, z drugiej strony nie pamiętam dokładnie wszystkiego, więc tutaj znalazłem takich kilka interesujących faktów o Wexford. No i tutaj czytamy, że hrabstwo Wexford znajduje się w południowo-wschodniej części Irlandii. To hrabstwo o bogatej historii, obdarzone dobrą pogodą. To fakt, to jest największy odsetek dni słonecznych. Bardzo dużo atrakcji na wschodnim wybrzeżu właśnie jest, długie, pieszczyste plaży i południowym wybrzeżem z ładnymi wioskami rybackimi. To fakt. Jeśli hrabstwo Wexford jest w twoim planie podróży podczas pobytu w Irlandii, czytaj dalej i dowiedz się wiele interesujących faktów, które prawdopodobnie nie wiedziałeś. Więc czytamy o tych faktach. Więc tak, Wexford wyewoluowało od nazwy Waesfjord, która była staroskandynawską nazwą Zatoki Płaskich Ziem Błotnych. Została założona przez Wikingów około 800 roku przed naszej ery. Oblężona została przez Normanów około 12 stulecia i była głównie osadą angielską w średniowieczu. To tak. Język znany jako Jola był używany w Wexford aż do wymarcia w połowie XIX wieku. I tutaj jest taki park narodowy Jola Farmstead. Można odwiedzić, dowiedzieć się więcej na ten temat. Tutaj później mamy informacje na temat Patrick Kennedy. Był to pradziadek Johna Kennedy'ego, który urodził się w New Ross w Wexford. To jest tutaj około 25 km jazdy od Wexford. Jest tam zrobione muzeum, farmy, na której żył ten właśnie pradziadek Kennedy'ego. Jest również Hook Head Lighthouse. To jest taka najbardziej znana latarnia morska tutaj. I tutaj mamy co jeszcze. I to najstarsza działająca latarnia morska na świecie. Tutaj macie zdjęcie. Później mamy właśnie tak, tutaj Curraghlaw Beach, to jest taka wielka plaża. Nie wiem, czy widzieliście Szeregowca Ryana. Tutaj pierwsza scena właśnie, ten film Szeregowiec Ryan, i to było lądowanie aliantów w Normandii. I ta właśnie plaża służyła jako scena do nagrywania tego filmu, właśnie tej pierwszej części filmu. No i tutaj właśnie dużo ludzi tutaj miejscowych otrzymało pracę jako statyści. No i co? No i tutaj Tom Hanks, pamiętam, chłopaki opowiadali, że on mieszkał w hotelu Talbot. Ja tam w tym hotelu później pracowałem też jako kucharz. I to takie właśnie z tych informacji światowych
można by powiedzieć, z czego słynie właśnie ten Wexford, tak? Co tam dalej czytamy? No tu już mówiłem właśnie Wexford Opera House jest gospodarzem jednego z najbardziej udanych europejskich festiwali operowych. I on właśnie, ten Wexford Opera Festival trwa od października, bo też chyba cały tydzień. No i tutaj mamy jeszcze dalej, że dane pokazują, że Wexford jest najbardziej słonecznym hrabstwem w Irlandii. Średnio w Wexford jest więcej godzin słonecznych niż w jakimkolwiek innym hrabstwie w Irlandii. Więc tak jak mówiłem, jest bardzo słoneczne, ciepło i warto tutaj przyjechać. No i tak. Tutaj jest Rosslare Europort. Jest to główny port pasażerski w Irlandii. I tutaj jeszcze mamy tak. Wexford słynie również z truskawek, a miasto Enniscorthy co roku organizuje festiwal truskawek, aby to uczcić. Także mamy tutaj takie kilka takich interesujących faktów o Wexford. No ja pamiętam właśnie tutaj tą podróż, że ja wyjechałem bodajże następnego dnia po Nowym Roku, czy to Nowy Rok nawet było, chyba tak, jakoś tak. Zabrałem tobuł, rzeczy i pojechałem do Wexford. Najpierw chyba pojechałem do Dublina autobusem i potem z Dublina do Wexford. Tam w Wexford chłopaki czekali już na mnie, tam Marcin i wiadomo, mówi, że tu będziemy mieszkali z innymi, bo myśmy wtedy nie mieli żadnego apartamentu, tylko mieszkaliśmy jak to było na samym początku na kupie. No i tam ja wtedy poznałem tam Sławka, Krzyśka. Oni byli właśnie też spod Starogardu i oni tam pracowali w jednym z hoteli. I praktycznie ja tam się rozbiłem na jak to się mówi, w living roomie, w salonie na sofie. Tam mieszkaliśmy chyba, nie wiem, 2 albo 3 tygodnie, jakoś tak. Później myśmy mieli w planach wynajęcie własnego domu. No i to była zima, to było ciężko cokolwiek znaleźć, jeżeli chodzi o pracę. Kumpel pracował wtedy, pamiętam, robił ramki do obrazów. On miał jako jedyny z nas pracę na full time. Ja szukałem wtedy pracy, pamiętam, drugi kumpel, z którym chcieliśmy iść na swój dom, Szymon, on tam gdzieś też pracował na zmywaku, także ja byłem jako jedyny bez pracy, a chłopaki mieli dochód. No i tam znaleźliśmy później jakiś dom. Pierwszy nasz domek to był właśnie w tym College Green, chyba on się nazywał. Numer 4, jakoś tak. Na rogu taki trzypokojowy domek z salonem i pamiętam, kuchnia duża w miarę była. No to była wylęgarnia imprez, także także pamiętam, że były dobre czasy. Ja pamiętam później dostałem robotę jako kelner w chińskiej restauracji. No tam to były, kurde, akcje takie, że ja zarabiałem chyba wtedy 7 euro na godzinę, to był minimum. No i co? No i tam chyba pracowałem 6 tygodni, bo tam taka orka była, że bez kitu tam kucharze byli ściągnięci prosto z Chin. Oni mieszkali na drugim piętrze właśnie w tej restauracji, bo właścicielem było małżeństwo Chińczyków. Oni tam orali tych biednych kucharzy. Tam z nimi próbowałem się jakoś dogadać, oni w ogóle nie chcieli nic opowiadać, tylko chodzili w przerwie, tam mieli 2 godziny przerwy i obok były zakłady bukmacherskie. I oni tam cały czas przesiadywali, tam nie wiem, grali, obstawiali, cokolwiek. Nie wiem, ile oni tam mieli płacone, ale na pewno dużo nie mieli, bo to żyli w takich warunkach spartańskich, że bez kitu. No ja pamiętam, pracowałem tam, mówię, 6 tygodni chyba i
To był taki okres, że ciężko było cokolwiek znaleźć i ja czytałem wtedy w gazecie, że potrzebują na Stena Line kucharzy, tam cały tam szwadron ludzi był potrzebny wtedy i kelnerów, i barmanów, i pamiętam kucharzy potrzebowali i szukali właśnie pracowników. No i ja przyszedłem wtedy do domu, mówię, ty Marcin, idziemy tam pracować? On mówi, no dawaj, złożymy CV. Tam chyba po tygodniu nam odpowiedzieli, pojechaliśmy na rozmowę. No i dostaliśmy się chyba tam po czterech dniach telefon, że dostaliśmy się właśnie do pracy na Stena Line jako kucharze, bo mieliśmy to właśnie wykształcenie jeszcze z Polski, że pracowaliśmy jako kucharze. No i co dalej? No, wbiliśmy się na te statki tam. No i fajny okres. Pamiętam, pracowaliśmy tydzień pracujący, tydzień przerwy. Jeszcze pamiętam, myśmy dostawali nie w euro, tylko dostawaliśmy pieniądze w funtach, więc funty to dobrze stały wtedy. No i co? No i byliśmy podzieleni na dwie takie grupy. I czasami dzwonili do nas, czy nie chcielibyśmy sobie dorobić, bo ktoś tam zachorował, ktoś nie mógł. Wiadomo, jak to Irlandczycy, oni potrafili sobie wychlać. Na drugi dzień do roboty nie przyjść, no i tak to wyglądało. No i tak, żeśmy pracowali tam, byliśmy najpierw wysłani na kurs, tam musieliśmy zrobić pierwszą pomoc, jakieś tam zasady dotyczące bezpieczeństwa, ewakuacji pasażerów. No i tam myśmy pracowali bodajże od kwietnia do września, tak, to była taka praca sezonowa, jak gdyby. No ja pamiętam, byśmy tam zarabiali chyba, nie wiem, jeżeli Marcin to oglądasz, to weź mnie skoryguj, bo nie wiem, 11 albo 12 funtów, albo i mniej, ale wiem, że było więcej niż byśmy pracowali na lądzie i byśmy otrzymywali pieniądze w euro, także było, na pewno było więcej kasy niż jakbyśmy pracowali na tym. No i tak mówię, pracowaliśmy tam, pierwszy dzień w pracy, pamiętam, miałem chyba 150 osób na statku i choroba morska, pamiętam, w głowie zaczęło się kręcić, a tutaj do obsłużenia tyle osób, mówię, kurczę. W ogóle na tym statku myśmy pracowali, to był statek taki szybki, to była taka wielka motorówka, tam można było 620 osób łącznie z załogą można było zabrać. Nie pamiętam ile samochodów, ale też dosyć sporo. No i główną właśnie tam obsługą deku, czyli taką techniczną obsługą byli Polacy. Myśmy tych Polaków tam poznawali, no i tam bardzo dużo fajnych momentów było. Co tam jeszcze? No i pamiętam pierwszy dzień ja pracowałem, tam było 150 osób i miałem tą chorobę morską, to w głowie się zakręciło. No i co? No i jakoś tam przetrwałem ten dzień. No płynęliśmy na dwa rzuty chyba. To było tak, że z jednego miejsca właśnie z Rosslare płynęliśmy do Fishguard i z Fishguard do Rosslare i to był koniec dnia. Chyba tak to było. Albo dwa razy się płynęło. Ja już nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale powiem, że warunki pracy były świetne, jedna z lepszych prac, jakie miałem i doceniali ciebie i płacili dobrze i byliśmy we dwójkę jako jedyni Polacy. Później tam chcieliśmy w następnym roku chcieliśmy się tam dostać, to już zatrudnili Litwinów. Bardzo dużo Litwinów pracowało i tam kadra menedżerska była tylko irlandzka albo angielska i reszta to byli Litwini. Także podziękowaliśmy, bo później się do nas odezwali, ale tam pieniądze były psie, także poszli chyba po rozum do głowy i
zatrudnili ludzi ze wschodniej Europy i bo byli tańsi. Także tak, tak to wyglądało. No na Stanie Line myśmy mieli tam dużo benefitów, na przykład mogliśmy sobie z Afryką podróżować po tych, pojechaliśmy do Walii tam na noc chyba, czy na cały dzień i wróciliśmy wieczorem to z Afryką, żeśmy podróżowali. To fajnie było, kurczę, fajne czasy były. No i tam a propos pszczółek i bączków, poszliśmy, pamiętam, w ten Fishguard, tam porobiliśmy zdjęcia i weszliśmy chyba coś zjeść do pubu i tam chyba był mecz Arsenalu, miał lecieć chyba Liga Mistrzów, jakoś tak to było. I poszliśmy oglądać ten mecz i ja poszedłem w przerwie na fajkę i pamiętam, podszedł do mnie jakiś kurde typ, coś tam do mnie przysapał, mówię, oho, chyba jesteśmy w złym miejscu i później przychodzę tam, już jakiś koleś z moim kuplą rozmawia, żeśmy wygięli dzidę tam po tym meczu, mówię, idziemy w cholerę, nie? A, no i tak to wyglądało. Później co? Później... tak, skończyliśmy tą pracę we wrześniu. No, w międzyczasie myśmy tam mieli, imprezowaliśmy w tym domu. Pamiętam z tymi marynarzami z Polski, to taka libacja tam odchodziły tam ludzie, już mieli nas dosyć, pamiętam. Garda przychodziła praktycznie co, jak mieliśmy imprezę, to tam no, ze 30-40 osób spokojnie było. Przewinęło się, także imprezy były grube tam. A co tam jeszcze? No pamiętam, że kumpel sprowadził swojego kuzyna, później brata, to ten kuzyn mieszkał w namiocie i myśmy potem zdecydowali, że znajdziemy jakąś inny dom, większy, żebyśmy tam mogli się wszyscy pomieścić. No jeszcze pamiętam, myśmy oglądali ten mecz pamiętny w Stambule, jak Liverpool z Milanem grał, no to przecież to co tam się działo, to naprawdę był majstersztyk, wykonanie Dudka. No i pamiętam, myśmy to oglądali ten mecz, to kurczę, jeden z lepszych, pamiętam, momentów w historii futbolu, no. Z takiej przewagi wyjść i później jeszcze wygrać finał, no to naprawdę to było mega osiągnięcie dla Liverpoolu, no i to, co zrobił Dudek, no to naprawdę czapki z głów. No później co? Później się przeprowadziliśmy do innego domu, tam to był domek wolnostojący, tam już nas mieszkało chyba z 7 osób. Chyba tak, no, ja się pamiętam. To były akcje takie, że bez kitu 50 osób czasami na imprezie, to impreza była normalnie to jak nightclub jakiś. No i tam myśmy mieszkali chyba, nie wiem, 2 albo 3 miesiące, żeśmy się wyprowadzili stamtąd, bo też coś tam właściciel chyba się dowiedział, że my imprezujemy i zakończył ten cały proceder. No i później mieszkaliśmy chyba w innej chacie też. I mówię, to mieliśmy taką ekipę w miarę zgranych ludzi i naprawdę, nas tam ze Starogardu było, no nie wiem, z 20-30 osób, także człowiek czuł się jak u siebie w domu. I fajnie było, naprawdę dobre czasy, dobre wspomnienia mam, zawsze mam ten sentyment, jak parę razy tam człowiek pojechał, to naprawdę czuł się fajnie. Później po tej Stanie Line dostałem pracę, tam dzięki koledze właśnie on zagadał z szefową, czy nie potrzebują kucharza, i akurat potrzebowali. No to właśnie Marcin tutaj mi załatwił też pracę tam, bo on pracował jako kucharz. Także dzięki, jeżeli oglądasz to. No i co? No i tam pracowałem w Talbocie właśnie, Talbot Hotel. Tam wszyscy praktycznie Polacy, którzy pracowali, którzy przyjeżdżali do Wexford, zaczynali tam swoją karierę. Tam
byli właśnie, zaczynali na łoszapie, później awansowali na kucharza, czy tam na portera, później z portera na barmana, tak jak kolega Marcin awansował i no, naprawdę fajne czasy były. Nie było tam żadnej takiej jakiejś tam niesnasek czy coś takiego. Każdy chciał, każdy miał tą swobodę i wolność do robienia tego, co chciał i naprawdę były momenty, gdzie naprawdę się trzymaliśmy. I pamiętam, jak myśmy poszli na mecz właśnie w Talbocie, Polska grała tam, no kurwa, to były takie, no na sam wiem, 50 osób chyba było wtedy. No to i później pamiętam, po tym meczu poszliśmy do nas na chatę i tam imprezę zrobiliśmy. No to były, kurde, fajne imprezowe czasy, więc tak. No Wexford naprawdę wspominam pięknie. No mówię, 2005 rok to był taki okres, gdzie człowiek żył pełną piersią i naprawdę byłem zadowolony i spełniony. No i tak to 2005 rok się skończył. I 2006 rok wchodzimy w 2006 rok, ja już nie pamiętam do końca, co będę musiał się bardziej wysilić i przypomnieć sobie, ale też chyba myśmy mieszkali w Wexford, tak, mieszkaliśmy w Wexford i tam już dowiecie się więcej w kolejnym odcinku. Także zapraszam i pozdrawiam. I could have.